Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dobry. Jest sprawa taboru komunikacji miejskiej oraz komunalnej w mieście, taboru, który ma być częściowo elektryczny. I tutaj właśnie też Robert wyciągnął tutaj ustawę o elektromobilności, no i mówi, że miasto te 10% tego taboru musi zrobić samochodów, pojazdów zasilanych energią elektryczną i w związku z tym pojawił się tutaj u nas temat ewentualnych autobusów elektrycznych komunikacji miejskiej i farmy fotowoltaicznej, która miałaby być wybudowana przy przedsiębiorstwie gospodarki komunalnej, która ewentualnie miałaby zasilać te autobusy. Natomiast problemem jest to, tej konsultacja jakby z mieszkańcami, z tymi, którzy mają z tego korzystać, czy to ma jakiś procent opłacalności i czy będzie to tańsze, czy będzie to droższe, czy za co my jako mieszkańcy Suwałk w sumie zapłacimy. I tutaj też wychodzi jakby problem taki, że te autobusy zakupione w Gdańsku, już używane sporo czasu, no nie zdają tego egzaminu na tyle, na ile by się tam wszyscy spodziewali, bo producenci tych autobusów, zresztą niemiecki producent, który sprzedał te autobusy, on zapewniał, że w linii prostej ten autobus może przejechać nawet 400 km na naładowanej baterii. Okazuje się, w warunkach tam Trójmiasta, Gdańska, gdzie trzeba trochę jeździć po wzniesieniach, to one przejeżdżają 200 km tylko na pełnym ładowaniu. No i drugą sprawą jest opłacalność. Stojąc przed perspektywą podwyżki cen energii elektrycznej, okazuje się, że te badania wykazują, że tu nie oszczędzamy. Czy jeździmy na CNG, czyli na gazie, czy jeździmy zwykłym dieslem, czy będziemy się ładować komercyjnie z sieci elektrycznej, to jednak nie ma tej oszczędności. No jest niby ekologia. Czy pomysł miasta, żeby zakupić 3 autobusy elektryczne, bo z takim wnioskiem wystąpiono do funduszu, który mógłby na ten cel przeznaczyć odpowiednie pieniądze, bo taki autobus elektryczny kosztuje około 4 milionów. Augustów już dostało środki na zakup 3 autobusów, to jest 10,5 miliona. To miasto, prawda, też już w te samochody elektryczne inwestuje. My stoimy przed perspektywą mniej więcej, że za 2 lata moglibyśmy to wszystko zrealizować, ale jest pytanie, czy to nam wszystkim się opłaci. Ani Robert, ani ja nie znamy jakby, powiedzmy, no, zasad budowy tego autobusu, ale mniej więcej wiemy, co się dzieje z samochodami elektrycznymi, że ciągle wszyscy jesteśmy na etapie prototypu. Jest problem z tymi akumulatorami, jest problem z ich ładowaniem, no i jest problem tych pożarów również, prawda, które się niestety zdarzają. Kierowcy z Gdańska mówią, że te samochody, te autobusy elektryczne ważące w krótszej wersji 6 ton, w przegubowce 8 ton, one swoją wagą powodują to, że przy prowadzeniu niestety mocno kołyszą się na boki, bo taka masa również się przemieszcza. Załadowane pasażerami są pociskiem, prawda, który no, ma dużą siłę uderzenia. Natomiast też mówią, że przy tym ciężarze niestety wymaga to większych kosztów na opony. To są opony o zwiększonej wytrzymałości. Ścieralność asfaltu jest wyższa, w związku z tym również zużywają się szybciej. Też podnoszą jakąś tam warstwę kurzu. To są ewentualne problemy, które należy spokojnie rozważyć. Ale Mirek, to już doszliśmy do tego, że zakładając, że
że ktoś to przeanalizował, czy w jakiś to rozsądny sposób zweryfikował, tak? Pytamy się, czy? Ja osobiście, no, z racji wykonywanego zawodu, może to tak nie wygląda, ale mechanicy jeżdżą po różnych sympozjach, tak? Gdzie się wypowiadają fachowcy i tam można rzeczywiście jakąś analizę sensowną tego wszystkiego w postaci takiej pastylki otrzymać, tak? Nie wydaje mi się, żeby ta analiza, czy jakiekolwiek tutaj gremium większe, przeanalizowało to, z czym to będzie się wiązało, tak? Przede wszystkim służby, które w razie zdarzenia ugaszą ten pojazd, tak? Co w takich sytuacjach? Czy zostaniemy, co na ulicach miasta będzie bomba, która będzie 24 godziny się dymić i buchać wodorem, tak? Z ogniem? To jest pierwsza rzecz. Dwa, że w okresie zimowym objętość tych baterii spada pewnie o 50%, tak? A tu jest u nas trzy najważniejsze. Czy po gwarancji zasób naszych tutaj specjalistów, fachowców w tym przedsiębiorstwie pokona ten temat, bo na tę chwilę bez urazy to wydaje mi się, że nikt nie jest przygotowany do tego. Nikt nie posiada żadnych uprawnień do tego typu obsługi pojazdów o wysokiej takiej mocy i kupę innych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o fotowoltaikę, no to ja jestem za, bo tego trzeba stawiać jak najwięcej, ale to nie można chyba tego łączyć z tymi pojazdami. No bo problemem jest to, że ładujemy fotowoltaiką jakby, no co ładujemy? Autobusy w dzień, a okazuje się, że no w dzień one muszą jeździć, nie możemy ich ładować w nocy. Tutaj jest mowa o tych ogniwach, które będą magazynowały. Ta technologia też nie jest rozwinięta. Zupełnie nie jest. I to wszystkie te elementy według mnie są utopijne na tę chwilę. Dokładnie. To jest przyszłość, ale na tę chwilę to jest element utopijny. I ja, żebym prywatnie to miał zrobić, tak, to ja bym poczekał, aż reszta samorządów się spali, tak, poparzy łapy. Autobusy też się zapalą? Też nie wiem, daj Boże, też się nie popaliły. Jak już wszyscy się poparzą i wyciągniemy odpowiednie wnioski, wtedy ja z czystym sumieniem albo to biorę, albo tego nie biorę. I to jest bardzo, 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 wydaje mi się, roztropne podejście. Niech się wszyscy parzą, niech się biorą. Czemu my mamy się pchać, z jakiego powodu, że co? Że na końcu jest meta z nagrodą, żadnej nagrody nie ma. Tam są tylko pieniądze obywateli danego miasta. Też będziemy mówić o innych spółkach miejskich, o innych problemach, które będą przy okazji. Zaczynamy od tej motoryzacyjnej, bo nie popełniajmy błędu, który był z autobusami na CNG. Kupiono te autobusy, a rok stały, bo nie było sieci. Nagle kupimy te samochody elektryczne i okaże się, te autobusy elektryczne, i okaże się, że one są bardzo kosztowne w eksploatacji. Ale tu jakby chytrość ta biznesowa jest potrzebna. Jest niezbędna, tak, biznesowa chytrość. Tak. Nie przeliczyć. Wypuścić to sforę, niech ona biegnie, niech ona, tak, popełni, bo poparzy się, uwierzcie Państwo, na 100% poparzy się w tym miejscu. Nie jest to jeszcze technologia rozwinięta. Jest. Bo to ona jest jeszcze... To jest dopiero, to raczkuje, to dopiero są jakieś próby na żywym organizmie, a żywym organizmem ja wcale nie chcę być. Dokładnie. My dlaczego o tym mówimy? My mówimy z perspektywy mieszkańców, z waszych podatków, to wasze pieniądze na to zostaną wydane. Mimo że będzie te duże dofinansowania, ale eksploatacja tych pojazdów... Pierwsze, co trzeba zapytać tego typu pojazdy, które będą eksploatowane. Wartość ogniw, po gwarancji. Tak. Wartość ogniw. Potem utylizacja ogniw zużytych, tak? Tak. Druga rzecz. Potem trzy. Koszty utrzymania załogi przeszkolonej. Tam nie pójdzie mechanik podstawowej naprawy, tylko tak, to już musi być specjalista. Tam są napięcia bardzo wysokie. Tam to jest po prostu niebezpieczne zajęcie. I po trzecie, czy mamy już zestawy do gaszenia tego? Tak, w mieście. I to są wszystko rzeczy, które są najważniejsze w tej chwili, bo czy my pojedziemy, dla nas naprawdę jest bez różnicy. My nie musimy biec, kurde, przed całym szeregiem prosto w ścianę. Tej ściany się reszta podbija, a my z czystym sumieniem wydamy pieniądze w bardzo rozumny sposób i rozsądny. Nie jestem specjalistą, ale z tej ustawy wynikało, że te 10% ma, tych pojazdów elektrycznych ma stanowić zasoby tak, taboru. Tak jest, przecież są spółki miasta, mają takie auta spalinowe, może zamiatarka, to też bardzo drogi sprzęt, no, ale różne są osobowe auto, można parę aut wstawić, tak, osobowych, dostawczych tak, i w ten sposób zobaczyć, co się wydarzy. Tak, jak to się sprawdza? My wiemy, co się wydarzy, my wiemy, ja wiem przynajmniej, co się wydarzy. Ile lat gwarancji przede wszystkim na baterie, ile lat gwarancji na cały pojazd, ile lat gwarancji obsługi, prawda, firmy, która sprzedaje te autobusy. My wiemy, że po Suwałkach jeździł ten elektryczny autobus. Dwa tygodnie. Biały autobus,
Można było nim jeździć za darmo, ciężko go było spotkać, ale jeździł. Jakie wnioski są z tego jeżdżenia? Z mojej wiedzy wynika, że nie dało się go naładować do pełna. No, energii elektrycznej. Na przykład, prawda? Bo nie było czegoś tam. No mocy, wystarczającej mocy. No, a tu chcemy farmą fotowoltaiczną, wiatrakami. No, ale być może ta farma też nie można, wiesz, szkalować. Nie, może ona byłaby przygotowana. A tylko może ona jeśli chodzi o panele i wykorzystywanie słońca do na przykład do zasilania wszystkich miejskich elementów, podgrzewania na przykład wody w basenach. No to trzeba inne, wchodzić. To trzeba to wchodzić i to tylko powinno się kurzyć, że wejść. Natomiast tylko połączyć ten element z autobusami, to jest według mnie utopijny element. Na to chwilę. To jest utopia. Przy tej kwocie i przy tej cenie tego ona jest 4 miliony kosztuje taki autobus, proszę Państwa. I tu ja bym się nie pchał, że dostajemy tam 50, 60, 70% dotacji. Spokojnie. Nic nie jest rozdawane za darmo. Tak jest. Oddamy to później w ogniwach, w różnych przeglądach. Powiem Państwu jeszcze na koniec tak, żeby dyskusja mogła być merytoryczna, to ja pamiętam na studiach, to jeden z wykładowców mówił tak, to do tej grupy, która jest cała w skowronkach, przepełniona miłością. Czyli do władzy. Nie wiem, gdzie, trzeba wprowadzić zawsze ogniwo, które zupełnie inny sposób myśli. I dopiero wtedy może z tej całej tego dialogu wyjść coś pozytywnego. Bo jeśli w samym zespole będą tylko fani danej inicjatywy, wiadomo, że ona prawdopodobnie będzie skazana na niepowodzenie. I teraz muszę jeszcze na koniec powiedzieć tak. W Radzie Miejskiej widziałbym inny podział komisji. Bo jak ja dzisiaj patrzę, że jest największa komisja ekologii, kultury, proszę Państwa, sportu i turystyki, to pytam się, prawda, czym ona się zajmuje? Ona zajmuje się wszystkim i niczym. Ten podział jest co najmniej bym powiedział dziwny, bo jest komisja oświaty i wychowania oddzielna. A tutaj, proszę Państwa, sport został dopięty do kultury, do ekologii, do turystyki. Chodzi o autobusy, to zupełnie inna komisja się zajmowała, oczywiście rozwoju tam przedsiębiorczości i tak dalej. Ale czy tam są na tyle fachowcy, żeby zaopiniować to pozytywnie? No właśnie mnie też, jakby to, prawda? Wzbudziło... Bo prezydent do nich to przedstawił zdziwienie. Tą sytuację, prawda, tych autobusów. Skąd ten ogląd wiedzy? Skąd oni mieli zakres wiedzy, żeby powiedzieć, że wchodzimy w to? Jeszcze ten autobus, kiedy on jeździł? Ty wiesz, w jakim okresie roku? No znaczy on jeździł jakieś chyba miesiąc temu. No dawajcie go w lutym. Ale dawajcie go w lutym i w styczniu. Kiedy jest mróz. Tak, dawajcie go na minusy. 10, tak. I kiedy jest śnieg. No chyba, że założono, że tak ocieplenie globalne. tak pójdzie szeroko, że rzeczywiście tu będzie wszystko na plusie. No fajnie. Także no, wszystkiego dobrego.